komentarzach pod ostatnim filmikiem ktoś napisał: a gadaj se chłopie ile chcesz, tylko koniecznie musisz popracować nad konferansjerką. No i ja nie mam pojęcia jak to zrobić, no ale spróbuję. Drodzy Państwo, już za chwilę 11 odcinek przeglądu lig ujowych, czyli magazynu o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. No nie wiem. Nie, no dobra, nie będę przeginał, bo jeszcze się zgrzeję i złapię świnkę i będę wyglądał jeszcze bardziej jak świnia. No to co, wypadałoby zacząć odcinek od jakiegoś mocnego pierdzielnięcia. No i ja wiem, czy takie mocne to było. To była pierwsza minuta meczu futsalowego w północnej Irlandii, no i takie zachowanie bramkarza, sędzia nagrodził go za to zachowanie czerwoną kartką. Ja tam się nie znam, ale może i słusznie. A jak już jesteśmy przy wygibasach w polu karnym, no to teraz będzie, proszę Państwa, seria karniaków. Rzuty karne zaczniemy od wspaniałego uderzenia z Hondurasu. Teraz szybko do Polski, Warmia Olsztyn, czwarta liga. A teraz będzie seria rzutów karnych z meczu kobiet. To będzie pierwsza runda Pucharu Walii. Drużyna gospodarzy to... Ja na pewno lepiej bym tego nie potrafił przeczytać. Mecz zakończył się remisem, była seria rzutów karnych. No naprawdę, to było meczycho dopiero. Wybrałem trzy rzuty karne z tej serii. Nieważne kto wygrał, ale zobaczmy. Yes. 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 To były wygibasy w polu karnym, teraz przenosimy się poza pole karne. Będzie seria rzutów wolnych. Zaczniemy od rzutu wolnego. A te z Ligi Kobiet. To będzie czwarta liga kobieca w Polsce. No i tak się wykonuje rzuty wolne sprzed własnej bramki. Chyba spalonego tam odgwizdali i zespół Żbika Nasielsk tak to rozegrał. Brawo Maja! Brawo Majka, kapitalny strzał. To była bramka dla zespołu Królewscy Płock z czwartej ligi kobiet i pewnie wszystkim się wydaje, że takie jajca to tylko właśnie w czwartej lidze kobiet. A teraz przenosimy się do Ligi Mężczyzn i to poważnych rozgrywek, bo to będzie Liga Siódma. Naprzód redutowy wykonuje rzut wolny przeciwko Górnikowi Radlin. Była ręka. U Szulika ręka była, wiesz? Ty, bramka jest. To jest wista, czyli bramka. No jak się podobał strzał? No i takie całkowicie serio pytanie do Was. Uznaje się takie bramki, czy się nie uznaje? No. Pozostajemy przy stałych fragmentach gry i wędrujemy na naszą ukochaną wyspę. Na Love Island. No nie, no nie jest to akurat Love Island. A chociaż kto wie, no może wyspa Guam, bo o nią chodzi, jest wyspą miłości. Ostatnio na wyspie Guam zaczęły się rozgrywki tej najlepszej ligi. Rozegrano dwie kolejki, no na razie bez jakiegoś piernięcia wielkiego, ale jedno trafienie nadaje się. Powiedzmy, że się nadawa. A ostatnio, jeśli chodzi o Guam, to reprezentacja Guam szalała w eliminacjach do Mistrzostw Świata, chyba, nadal nie wiem. Grali na przykład z Chinami, przegrali chyba 0-7, ale to w Chinach, no to wiadomo, tam wszyscy tyle dostają w dupala, pewnie. Ale jedna bramka była niezła z tego meczu. Zdarzyło się coś, aha, Mędzia pojawił się wielka, ogromna błąd. Mędzia piłkę do przodu. Tak, drodzy Państwo, gra reprezentacja wyspy Guam. No to kontynuujemy wątek pięknych szmat. Kolejne takie niestandardowe interwencje golkiperów. Piąta liga serbska, zespół Dubownica chyba.
Teraz to jest chyba polska B-klasa, mecz w Andrzejewie. I na deser tego bloku krypniczanka krypno, a konkretnie no, pokaz golkipera tego zespołu. To jest czwarta liga polska. No i chyba całkiem ładnie przedstawił się golkiper tysiącom słuchaczy, czy tam widzów. O, co teraz? No teraz może pachnidła. Pachnidła, czyli sytuacje, w których pachniało bramką, a jeden taki mecz był fajny w Panamie i tam były dwie sytuacje. No i co, pachniało brameczką? A może dla odmiany zobaczylibyśmy coś naprawdę z takim pierdzielnięciem, żeby tak, wiecie, no, takie wow się pojawiło. No to proszę bardzo, przed państwem pierwsza liga Angolii. Nie w Anglii tak grają, tylko w Angolii. No i to w zasadzie byłoby na tyle. A, jeszcze jedna rzecz, nadesłana. Ja standardowo proszę, że jak ktoś ma coś takiego wypierdziastego, to niech podeśle. Ja takie donosy, jak wykorzystam, będę nagradzał bonusami. 50 zł do gry w Forbecie. No i pan Dawid podesłał. Nagranie ze swojego meczu to jest 9. Liga Mistrzów, tak się nazywają rozgrywki. To są jakieś amatorskie. To jest najlepsza akcja całej 9. Ligi. To jest wielki hit FC Dallas kontra KS Oczko i zawodnik biorący udział w tym meczu zaprezentował się no, z bardzo dobrej strony, o tak. Dobrze, Kamil, masz ją! Dawaj, jest pusta! No i zbliżyliśmy się bardzo do końca. No już tylko jedna informacja. 15 lutego odbędzie się zimowa wersja kartofiskowej padaki. Tym razem turniej będzie nazywał się, no nie mniej prestiżowo moim zdaniem, bo to będą... Nie, to będzie halowy puchar Finlandii w Turku. Tak jest, Turek 2020, halowy puchar Finlandii w Turku, 15 dzień lutego, no, czyli będzie full romantic. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jak ktoś do tego momentu dotrwał, to dziękuję. Dziś ceraty nie będzie, bo się pogniotła trochę za bardzo, ale drodzy Państwo, pod filmikiem standardowo są reklamy, może ktoś się przeczyta, może ktoś na nie zareaguje. Nie wiem, ja jestem rozliczany z rejestracji do Forbetu na przykład. Ostatnio po odcinku chyba ze 2-3 osoby się zarejestrowały. Wielkie dzięki.